kwestia ASF. Czy Unia Europejska ma jakieś plany w związku z tą plagą? Przede wszystkim lepsza ochrona gospodarstw i tutaj są fundusze na to. Państwa członkowskie powinny przedstawić swoje własne programy, które przedstawiają, tak, ale to są ciągle niewielkie programy, a poza tym moim zdaniem pewnym błędem jest takie podejście, że formą walki z ASF-em staje się likwidacja małych hodowli trzody chlewnej, bo przyjmuje się założenie, że te małe gospodarstwa są bardziej narażone. Tak. Tymczasem statystyka jednoznacznie świadczy, że ryzyko zakażenia, ryzyko pojawienia się tej choroby bezpośrednio w gospodarstwach jest no, co najmniej 10 razy większe w wielkich hodowlach. Tak. Jak się bierze liczby i porównuje... Polska popełniła błąd, likwidując małe hodowle, twierdząc, że tam nie opłaca się wprowadzać bioasekuracji. Myślę, że tak, że to jest błąd, że powinno się pomóc rolnikom, także odbudować tym hodowcom odbudować hodowlę. Z punktu widzenia przepisów, które wprowadzają na przykład dwa rodzaje strefy. Czy pozostawanie w tych strefach czerwonych tak długie jest potrzebne z punktu widzenia Unii Europejskiej i rozszerzenia? Trzeba przejrzeć. To nie jest akurat bezpośrednia moja odpowiedzialność, bo tym się zajmuje komisarz i dyrekcja do spraw zdrowia publicznego. Tutaj no, kluczowe są zalecenia specjalistów od walki z chorobami, więc nie chciałbym tutaj wchodzić w... Tak. Niedawno polski główny lekarz weterynarii bardzo narzekał właśnie na powolność w zajmowaniu tych stref. Polska liczyła też na przykład na różne traktowanie terenów, na których wystąpiło ASF-u dzików i różne traktowanie tych obszarów, na których wystąpiło u świń. A to ciągle jest traktowane jednakowo. Czy nie trzeba tutaj pomyśleć inaczej, zamiast ciągle straszyć tą chorobą? Bo jak widać, niestety ona się nie zatrzymuje. Czyli jednak ten nasz sposób postępowania nie jest dobry i skuteczny. No, to rozprzestrzenianie na jakiś czas przynajmniej zostało w Polsce powstrzymane. Przeszło przez cały kraj już. No tak, no, ale spowolniony został proces rozprzestrzeniania się. To trzeba na wschodzie. To trzeba z uznaniem stwierdzić, tak, ale generalnie... No, sytuacja jest cały czas obserwowana. No, ostatnio pojawiło się już ASF w Niemczech, więc zaniepokojenie jest coraz większe w całej Europie. Zapewne trzeba tutaj szybko przejrzeć całą politykę unijną w tym zakresie. Co można zrobić na szczeblu unijnym, co można zrobić więcej na szczeblu krajowym. Ja mogę powiedzieć o tym, co zależy, co jest zależne ode mnie. Będę mocno zachęcał do tego, żeby państwa członkowskie, które no, chcą być... ważnymi producentami wieprzowiny, żeby włączyły walkę z ASF-em od strony tej prewencji właśnie, czyli pomogły gospodarstwom rolnym zabezpieczyć się przed przenoszeniem ASF-u. I na to są nigdy nie robiono. I była odmowa, twierdzono, że jest to w interesie hodowców, żeby wprowadzać te zabezpieczenia. Nigdy nie było pieniędzy. Trzeba pomóc zdecydowanie, bo na przykład no, mnie bardzo zmartwił ten wielki spadek liczby gospodarstw, które zajmuje się hodowlą świń. I ten proces, który powoduje, że koncentracja jest coraz większa i ryzyko jest coraz większe. Wielka ferma to jest ileś sytuacji, nie uniknie się jej. Tam musi ileś osób każdego dnia się pojawiać, przyjeżdżają samochody z dostawcy, odbiorcy. To jest po prostu ruch i ryzyko przenoszenia jest wielkie. Małe gospodarstwo, jeżeli się stworzy dobry program zabezpieczenia, jest w stanie się skutecznie zabezpieczyć.